ta dziewczyna z mojej klasy ciągle z nim przebywała, z nami tak naprawdę w ogóle i oni mieli pokój obok siebie. Oczywiście pan zawsze miał sam pokój, do trzeciej w nocy u niego siedziałam. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Gratuluję wszystkim nagrodzonym. Serdecznie dziękuję mojej dyrektorce szkoły, która umożliwiła nam trenowanie. Oglądając ten film, trzęsłem się dlatego, że tam naprawdę dużo ludzi wiedziało, co on robi i to nie tylko tutaj stricte w szkole, a nawet wyżej, a był traktowany jakby był nie wiadomo kim, jakby był nie wiadomo jak świetnym człowiekiem. No trudno nam uwierzyć, że po prostu nie znaliśmy tego pana, tego nauczyciela. I na koniec podziękowania dla najważniejszych osób, to moje zawodniczki. Niewielka wiejska szkoła w gminie Kwidzyn. Tu przez 38 lat pracował nauczyciel WF-u, wrośnięty niemal w szkołę, jako jeden z najstarszych pedagogów i lokator służbowego mieszkania w tym samym budynku. Mężczyzna był też trenerem u nich hokeja, nagrodzonym m.in. przez starostę, o czym do dziś informują lokalne media. Na puchary i nagrody zdobyte przez drużyny, które prowadził nauczyciel, brakowało miejsca w gablotach. To właśnie nastolatka trenująca w szkolnym klubie stała się ofiarą 62-letniego WF-isty. Wszyscy byliśmy zszokowani tą informacją. Nie mogliśmy uwierzyć w to, że ktoś z naszego bliskiego otoczenia mógł dopuścić się tak haniebnych czynów. Wszystkie zdjęcia nauczyciela podejrzanego o pedofilię zniknęły ze szkolnej gabloty. Ale szkole i nauczycielom trudno będzie się pozbyć złej opinii, że latami tolerowali spoufalanie się nauczyciela z uczennicami. Dziewczęta z gimnazjum najlepsze w województwie. Tutaj jest zdjęcie, zobacz, czy też jesteś na tym zdjęciu. Tak, jestem. Też dużo było tych dni, tak naprawdę, gdzieś tam wygrywaliśmy te różne zawody. Dziewczyny też nazywały go tatą, więc te relacje musiały być bliskie. Niewłaściwe zachowania nauczyciela potwierdziły nam inne absolwentki z różnych roczników gimnazjum. Dziwne to tak naprawdę było, jak brał dziewczynę na kolana, chciał, żeby na przykład się przebierało w jego kantorku, pozwalał kąpać się pod prysznicem u niego w kantorku, gdzie spędzaliśmy dość czas. A jeżeli się przebierały, no to potrafił siedzieć przez chwilę, ale to było oddzielone meblami, gdzie były różne sprzęty na WF, także on tego też nie wiedział dokładnie. Ja nie pozwoliłam na to, żeby na przykład tak jak inne dziewczynki przytulał, brał na kolana, dawał buziaki. Bo dla mnie to było dziwne po prostu. Głównie dotykanie jego, nie? I zamykanie się w kantorku. To się zdarzyło raz, dwa, że tam mnie dotknął za pośladki, tylko że ja zaraz to ukróciłem. Ja sam byłem w pierwszej klasie gimnazjum w takiej sytuacji, że rozmawiał ze mną i objął mnie wtedy w talii. Także jego dłoń wylądowała na moim pośladku. Ale na szczęście powiedziałem o tym swojemu tacie. Mój tata następnego dnia pojechał do szkoły. Od tamtego momentu ten nauczyciel mnie znienawidził po prostu i mogłem grać nie wiadomo jak dobrze. Ale byłam odsunięta dlatego, że ktoś zareagował na to, co ja się nie godziłam. Z listem przyszła od niego, który dostała, że ona jest atrakcyjna, że ona mu się podoba, że jest ładną dziewczyną, że jest wysportowaną. Tam było ich dużo tych liścików, które to nie był jeden liścik tylko. Niepokojące zachowania WF-isty, wtedy nauczyciela z 2-letnim stażem, już w latach 80. zauważyła matka 14-letniej wówczas uczennicy 8 klasy. Dawał jej kwiaty. Też byli na obozie i akurat trafiło na urodziny córki. I on jej w prezencie dał, wie pani, dużego pluszaka. On jej dawał, wie pani, różne zawieszki i on ją odprowadzał. 30 lat później nauczyciel wciąż nawiązywał bliskie relacje z uczennicami. Widywałam pana
z tą uczennicą w kościele. Widywałam ich na spacerach, jak jeżdżą razem na rowerach, jak jeżdżą razem na rolki. Opowiadali wręcz, że no, są w stosunkach przyjacielskich, więc no, jak ja mogłam podejrzewać, że tam dochodzi do molestowania, skoro mama sama powiedziała, że przestańcie ludzie plotkować, bo to są tylko plotki. Z całą rodziną tej dziewczynki? Z całą rodziną tej dziewczynki byli widywani we wsi.